80% odpadków, jeżeli chodzi o plastik, trafia nadal na wysypiska. 20 tysięcy gatunków rocznie wymiera przez przede wszystkim działalność człowieka. Na pewno słyszeliście o wielkiej pacyficznej plamie śmieci, wielkości małego kontynentu. To jest plastik, który wypływa z rzek. Ten plastik się rozbija na jeszcze drobniejsze drobiny, które trafiają do organizmów żywych, które potem wy zjadacie. Każdy w zasadzie nasz codzienny wybór wpływa na los naszej planety. To się tak wydaje, że to jest bardzo odległe, ale jeżeli tylko się dobrze zastanowicie, to możecie bardzo dużo osiągnąć. Biogospodarka to jest na przykład coś takiego. To jest talerzyk z otrąb zrobiony, który rozkłada się w ciągu miesiąca do zera. Można go zjeść. Biogospodarka to jest na przykład torba na zakupy, czyli recycling. czyli dawanie rzeczom drugiej szansy. Ubiegłym roku wiosną ukończono drapacz chmur. Taki wieżowiec całkowicie z drewna. Wygląda jak biurowiec w Warszawie. Biogospodarka to też nowe miejsca pracy. 18 milionów ludzi w Unii Europejskiej już pracuje w ramach biogospodarki. Jest taki projekt, który się nazywa Life for Delta, żeby chronić naturalne murawy, naturalną roślinność na Poniedziu. Zamiast kosić traktorami, żeby nie zarosło krzakami i trzcinami, używa się owieczek, a w tej edycji krówek, które po prostu naturalnie to koszą. W 100% biogospodarka. Mamy tutaj takiego Norwega, który opracował projekt 100% ekologiczny, który się nazywa The Ocean Cleanup Project. To jest system barek, które są połączone takimi zanurzonymi sieciami. One faktycznie tę wielką pacyficzną plamę śmieci zaczęły już zmniejszać. Już ten plastik zbierają i on jest oddawany do recyklingu. Chłopak ma teraz 25 lat. Będziemy potrzebowali waszej pomocy. Macie w sobie duży potencjał. Będziecie w stanie zareklamować się jako przyszłość biogospodarki. Dziękujemy bardzo.